Aktywistka, weganka oraz bardzo często w oczach ludzi hipokrytka. To trzy słowa, które idealnie opisują bohaterkę dzisiejszego odcinka. W tym materiale przyjrzymy się postaci Mai Staśko oraz jej drodze od przeciętnej aktywistki do jednej z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim internecie w temacie właśnie aktywizmu. A kim tak właściwie jest Maja Staśko? Jest ona polską aktywistką udzielającą się w ramach środowisk lewicowych i urodziła się w 1990 roku w Poznaniu, gdzie ukończyła filologię polską na... Ona ma 34 lata? Okej, to już trochę rozumiem. Wiecie, co mnie zawsze bawi jeszcze w Maji Staśko? Bo ona teoretycznie mówi, że ona się troszczy o tych najbiedniejszych, o tych, co nie mają, a też powinni mieć i tak dalej. A jej największym marzeniem jest mieszkanie w Warszawie. I ogólnie aktywiści mieszkaniowi w 98% to są ludzie, którzy walczą o swoje mieszkanie w Warszawie. I teraz tak, jak bardzo byśmy tego nie chcieli, w Warszawie nie da się zbudować mieszkań dla wszystkich, bo Warszawa a Polska różni się tym, że Warszawa to jest część Polski. Ale oni zawsze, jak posłuchasz tych ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, to im się wydaje, że wszystkie problemy, jakie ma ten kraj, to są problemy, które oni mają w Warszawie. No, bo w Warszawie 20 koła za metr jest. No, to nie wiem, zamieszkaj w Żyrardowie. Ale ja chcę w Warszawie, no to nie wiem. No a ja chcę w Dubaju i też jest drogo, no co ci mam powiedzieć. To jest tak jakby kurwa problem mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych spłycić do tego, że na Manhattanie jest drogo. Generalnie w jakim uproszczeniu coś w tym jest? Dużo jest, stary. Posłuchaj jakichkolwiek aktywistów, jakichkolwiek działaczy na rzecz czegoś. Wszystko to są problemy Warszawy. Wszystko. Czasami się znajdzie jakiś Gdańsk, jakiś Poznań, może Wrocław, Katowice. Ale w tym kraju naprawdę jest w miast, stary. Jedyne, kiedy ktoś się interesuje, nie wiem, jakąś Zieloną Górą, jakimś Rzeszowem, nie wiem, Gliwicami, Suwałkami, to jest jak coś się odpierdala na grubą skalę. A tak poza tym, ci ludzie z Warszawy mają w piździe wszystko, co nie jest Warszawą. Wszystko. Wykresy, badania rynku, cokolwiek, wszystko jest związane z Warszawą. To są, oni są strasznie krótkowzroczni. Tu jest Warszawa, a tu wszędzie jest cały ten. Oni tego nie widzą, jest tylko Warszawa. Strasznie krótkowzroczni są. Ja uważam, jakkolwiek to zabrzmi, że jeśli do wyboru byłyby rozwiązanie problemów Warszawy albo tymi samymi środkami rozwiązanie problemów w innych częściach Polski, to trzeba się kierować tym, co obejmuje większość. Więc no, jakby tak, Warszawa, duża metropolia, stolica, wszystko rozumiem, ale to też nie może być tak, że sprowadzamy Polskę do Rosji. W Rosji jest to samo. Liczy się Moskwa, może trochę Petersburg, a poza tym to krają do rzeki, nie? Ale w Moskwie jest ładnie, tak, jest kostka, ja ci to zobrazuję jednym obrazkiem, który mnie zawsze bawi, jak patrzę na Google Maps. Zobacz, to jest Rosja, nie? To są wszystkie autostrady jakby tego obwodu, czy chuje, co to jest w tej zajebanej Rosji. Jakby wszystko, co jest, każda kurwa absolutnie droga, wszystko prowadzi do Moskwy. Tu nie ma nic, stary, tu też nie ma kurwa nic, tu też nie ma nic. Wszystko sprowadza się do tego, że wszystko jest ukierunkowane na Moskwę. A ja bym bardzo nie chciał, żeby Polska to był kraj, gdzie liczy się tylko kawałek jednego województwa. Tak samo w Stanach, jak w Stanach. O jakim mieście mówisz, mówiąc, że w Stanach też tak jest? Do Moskwy chciała pojechać? Gdyby Rosja miała troszkę bardziej ogarniętą politykę i mentalność, to ja też nie miałbym problemu do Moskwy pojechać, do Rosji ogólnie pozwiedzać. No właśnie, ja też uważam, że Stany są zaprzeczeniem tego, bo Stany ogólnie są rozbudowane. Od wybrzeża do wybrzeża, stary. Jakby nie za bardzo rozumiem, dlatego nie rozumiem, jakie miasto miałoby być w Stanach jakoś faworyzowane.
Owszem, masz wielkie połacie terenu, które gdzie nic się nie dzieje. No, czy można powiedzieć, że tu się nic nie dzieje? No, masz mniej jakby zindustrializowane części, ale myślę, że to są bardziej problemy terytorialne. To jest akurat Meksyk, nie? Ale że to bardziej problem jest tutaj, że tu nie wiem, jest chuj wie, co tu jest, stary. Albuquerque, no to tu będzie pustynia praktycznie, nie? Ale zobacz, no chcesz powiedzieć, że są regiony w Stanach Zjednoczonych wykluczone infrastrukturalnie? To czy ta infrastruktura ma sens, czy powinny być autobusy? Ja w to nie wchodzę, stary. Zobacz, stary. Dla mnie Stany Zjednoczone ogólnie, no tu też masz pustynię, nie? No to siłą rzeczy z tego mniej. Jakbym miał czymś określić Stany Zjednoczone, to one mi się wszystkie stare kojarzą z czymś takim, nie? Z grą kółko i w krzyżyk. I nieważne, czy to są dzielnice, czy to są miasta, wszystko jest w idealnych kwadratach bądź prostokątach. Jakby dla mnie tak całe Stany Zjednoczone wyglądają. No, to jakbyś wziął linijkę i wszystko porówno. Nawet granica z Kanadą taka jest. Uniwersytecie Poznańskim. Chociaż większość z Was pewnie kojarzy jej poglądy, to dla tych, którzy nie kojarzą, zrobimy sobie krótkie przypomnienie tego, o co tak właściwie walczy Maja Staśko. A wymieniając po kolei, są to prawa kobiet, prawa zwierząt, dostęp do metody in vitro, dostęp do aborcji oraz równość płci. I mimo, że Maja walczy o te wszystkie rzeczy, takie właśnie jak prawa zwierząt, czy między innymi prawa kobiet, to bardzo ważne jest również zaznaczenie tego, że mimo, że walczy o te prawa, to niekoniecznie wychodzi jej to w dobry sposób. Dlaczego tak uważam? Spójrzcie między innymi na tą ankietę, którą przeprowadziłem w 2022 roku i w której wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Ankieta brzmiała: najgorszy influencer 2022 roku to Maja Staśko, Fagata, kamerzysta, Denis Trozyniak. Maja Staśko zajęła pierwsze miejsce, zgarniając ponad... 2000... Aha! Dobra, dostałem 12%, stary. To i tak jest sporo, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że tu chwilę pod ramię było. 12 tysięcy głosów, a trzeba przyznać, że przeciwników miała dosyć sporych. Sam kamerzysta był wtedy po pobycie w areszcie, a Fagata miała ogromną dramę zresztą o związek ze Stew, co szczerze mówiąc nie zestarzało się tak dobrze. Ale to nie ma zbytnio dużego wpływu. Ostatecznie Maja Staś... Widzowie, jak na olimpiadzie, zawsze czwarty. Tylko tak czy siak by wygrała, nawet gdyby tych dram nie było, co zresztą pokazują wyniki tej ankiety. To jednocześnie budzi pytanie. Czemu, skoro Maja Staśko walczy o te wszystkie rzeczy, które są tak bardzo wartościowe, ludzie tak bardzo jej nie lubią? Pytanie, na które dzisiaj sobie odpowiemy. Początki Maji Staśko z działalnością społeczną sięgają 2016 roku, gdyż to właśnie wtedy postanowiła ona wziąć udział w czarnym proteście organizowanym w Poznaniu. Od kiedy zajmujesz się aktywizmem? W 2016 roku byłam na pierwszym czarnym proteście. To już był jakiś czas temu, wtedy pierwszy raz skandowałam i w ogóle na początku miałam taką barierę, żeby skandować. Od 2017 roku Maja Staśko... To jest niesamowicie, stary, ludzie się wybijają na tym, że potrafią skandować. No, jak miałem 10 lat, to też skandowałem. PZPN, PZPN, PZPN. No, spokój, stary, ona skandowała, miała barierę. Kogo wy idealizujecie? Ludzi, którzy potrafią krzyczeć, chodzić na protest i krzyczeć, rozumiesz, pod jakiś rytm z innymi osobami. Staśko aktywnie pomaga sama lub przez fundację ludziom, którzy doświadczyli przemocy. Za swoją działalność społeczną dziennikarka otrzymała nawet w 2021 roku koronę równości, przyznawaną przez kampanię przeciw homofobii. Co to korona równości, tak szczerze? Ja wiem, co to jest złota piłka, ja wiem, co to jest nagroda Nobla, ja wiem, co to jest jakaś nagroda przyznawana przez ONZ, jakby cokolwiek, co to jest. Korona równości. To słuchaj, ty. A czemu o mnie nie mówią, że ja na przykład zdobyłem złotego Sergiusza? Proszę bardzo. Złotego Sergiusza. I co? Jakby kto mi w racjonalny sposób wytłumaczy, że to gówno, które ona trzyma w ręce, ma większe value niż to, które dostałem od moich moderatorów na urodziny? Jakby... Co określa i co nadaje jakiegoś poważania, jakiegoś autorytetu temu chuj wie czemu, co ona trzyma w ręce, nad moim złotym Sergiuszem. I uwaga, ja dostałem to, a ona dostała tamto, bo oboje pierdolą głupoty. Gori, zaangażowanie społeczne. Korona równości to jest wyróżnienie, które dostałam za zaangażowanie społeczne w 2021 roku, kampania przeciw homofobii. Wielkie wyróżnienie, bo... Ta, wielkie wyróżnienie. Ja uwielbiam, jak ludzie sobie produkują nagrody, które nic nie znaczą, żeby
nawzajem sobie je wręczać. Korona równości. No nie wiem, no niektórzy aspirują, żeby od jakiegoś kolegi lewaka dostać koronę równości, inni aspirują, żeby coś w życiu osiągnąć, nie? No. No ja byłam naprawdę wstrząśnięta tym też, że dostałam to wyróżnienie, że ludzie chcieli na mnie głosować. Jednak jak Maja Staśko zdobyła pierwszy rozgłos w internecie? A poza tym ja chcę jedną rzecz tutaj poruszyć, bo są ludzie, którzy twierdzą, czy powinni, mega paradoksalne, nie? Oni sobie wręczają nagrody, że tak fajnie walczą o równość w tym kraju, że są tacy super, ale my to robimy. Ale to jest trochę lizanie się po jajach, bo jeśli weźmiemy pod uwagę kraje Unii Europejskiej, to Polska jest najbardziej homofobicznym krajem. To jak wy możecie, bo to jest chyba odczynnik tolerancji, nie wiem, procent tolerancji wśród społeczeństwa, no nie wiem, jakieś tam badania, jakieś tam w Europie, no to tylko Mołdawia i Macedonia mają niższy, no ale nie należą do Unii Europejskiej, więc mamy to zaszczytne grono, my mamy to zaszczytne miejsce, nomen omen, jako najbardziej homofobiczny kraj Unii Europejskiej. To jest akurat maj 2018 roku, nie byłem w stanie znaleźć nowszych badań, ale parę dni temu wyświetliło mi się, że nadal jakby piastujemy to miejsce. Jesteście kurwacy bezużyteczni, że stary, że nawet nie potraficie wywalczyć tolerancji względem was. To kurwa masakra to jest. Ja nie twierdzę, stary, że homofobia jest dobra. Nie twierdzę. Ale po prostu chciałbym tutaj spojrzeć i nadmienić, że jakby żarty o feministce nie są, o feministkach i tak dalej, nie są jakieś niepoprawne, bo wy rzeczywiście nie potraficie nic zmienić. Ale poczekajcie, bo to jest 2018 rok, zobaczmy z ten. Homofobia, fobia w Unii Europejskiej 2024. Zobaczmy, bo może coś się zmieniło przez te lata. Badanie, badaniu nierówne. O, 15 maja 2024 rok. Polska po raz kolejny zajęła ostatnie miejsce w Unii Europejskiej z wynikiem 18%. Czyli 6 lat temu, w 2018, mieliśmy 18%. Minęło 6 lat i nie zmieniło się dosłownie nic. Jesteście ludźmi, którzy walczą o to, żeby zwiększać tolerancję do osób nieheteronormatywnych i praktycznie w dekadę nie byliście w stanie zrobić nic. Po chuj wy istniejecie, ty. To jest jak ja bym był ministrem edukacji narodowej i bym powiedział 10 lat temu, walczymy z problemem, nie wiem, niedokształcenia ludzi. No i procent analfabetów w Polsce to by było 18% i po sześciu latach mojej pracy nadal to by było 18%. No to nie poszło to do przodu, ty. Nie poszło to do przodu, jesteście bezużyteczni. Więc no, ja nie jestem homofobem, ale mam wrażenie, że dużo osób miało takie podejście jak ja, że nie problem, niech sobie robią co chcą, w chuju to mam. Ale jak wy im za każdym razem wciskacie tego chuja do dupy, to oni w końcu mówią nie. A to teraz to teraz już się nie lubimy. Tak trochę jest. Ja bym to przyrównał, stary, do brokułów. Ja nie jem brokułów, ale jak ktoś chce, niech chce je. No ale jakbyś mi do każdego dania dawał brokuły, no to koniec końców bym zaczął krytykować brokuły. Bo tak jak do tego momentu mi było obojętne, bo tak na każdym kroku próbujecie mi te brokuły do gardła wsadzić, no to już bym się trochę wkurwił, nie? To trochę na takiej zasadzie jest. Jestem, moim zdaniem, jestem najmniej homofobiczną osobą, jaka jest. Owszem, mam żarty homofobiczne, ale mam też żarty o czarnych, o Żydach, o Polakach, o Ukraińcach, o Niemcach, o Amerykanach, o hetero, o gejach, o wszystkich. Więc no, ja wszystkich nienawidzę tak samo i ja bym bardzo prosił, żeby żadna grupa nie czuła się jakoś przeze mnie wyróżniona, że ich ja nienawidzę bardziej. Nie. Ja was wszystkich nienawidzę tak samo i jak jest moment, żeby kogoś obrazić, to go po prostu obrażam. W internecie. Wszystko zaczęło się od materiału Anny Lewandowskiej, na którym to właśnie Anna tańczy w bardzo dwuznaczny sposób ze swoim trenerem, a nie, to sorry, to scenariusz do innego odcinka jednak. Od materiału Anny Lewandowskiej, na którym trenerka postanowiła przebrać się za otyłą osobę i pokazać, no właśnie, co w ten sposób chciała pokazać Anna Lewandowska? Trenerka chciała ponąć w tym wszystkim zwrócić uwagę na problem body shamingu. Ale umówmy się szczerze, zamiast zwrócić uwagę na problem, zrobiła z siebie po prostu pośmiewisko, co słusznie w tym przypadku zauważyła Maja Staśko. Była ona jedną z pierwszych osób, które publicznie skrytykowały zachowanie Lewandowskiej. Jak sam? Następna hipokryzja, Maja Staśko. Ja się dziwię, że ludzie tego nie widzą. Maja Staśko dla atencji idzie dawać wywiad w Pudelku. Czyli w miejscu, które żyje z hejtu. Żyje z tego, kto jest gruby, kto jest chudy. Kto pomalował włosy, kto kupił samochód. Kto zegarek, kto go nie ma. Kto kogo zostawił, kto kogo oszukał. Kto kogo zdradził, kto kogo poślubił.
że są ludzie, którzy na to patrzą i nie mają z tym problemu, jeszcze jej przyklaskują. Tych ludzi jest mi szkoda, jesteście zwykłymi Tak, ważne, że na antenie, ważne, że jest parcie na szkło, ważne, że można przybolczyć. Sama powiedziała, super szczupła laska, którą stać dosłownie na wszystko. Każdy zabieg upiększający i usługę i która ma mnóstwo czasu, by ćwiczyć. W stroju grubej osoby wywija śmiesznie do kamery. No naprawdę, boki zrywać. Jak zareagowała na to sama Lewandowska, a właściwie to jej zespół? Postanowili oni postraszyć aktywistkę pozwem i kosztami opiewającymi na 50 tysięcy złotych. Maja Staśko postanowiła ujawnić ten fakt, przez co na trenerkę spadła jeszcze większa fala krytyki i hejtu. I w przestrzeni publicznej jest marką. Ja nigdy nie miałam kontaktu z Anną Lewandowską, która jest człowiekiem. Nie miałam tego kontaktu. To jest całe mnóstwo, cały wielki zespół, który jest wokół niej. Tak, wiadomo, nie? Teraz Ania Lewandowska będzie do ciebie dzwonić, żebyś Maja, nie pierdol, czy Maja, nie rób tak, bo mi się to nie podoba. A abstrahując od tego, czy miała rację, czy nie, bo jeśli chodzi o ten pozytyw po TV, body shaming i tak dalej, to niestety nie jestem ekspertem. Dla mnie, jak ktoś jest ulaną, to mówię na niego orka. I tyle, nie? Więc ja chyba nie jestem za bardzo jakiś tutaj body positivity TV warrior. Ja miałam kontakt z Marką. Ostatecznie jednak udało im się dojść do porozumienia. Aktywistka w późniejszych wywiadach wielokrotnie wspominała, że nie miała ani jednego kontaktu z Anną Lewandowską i kontaktowały się z nią tylko jej asystentki. Maja Staśko dzięki dramie z żoną Roberta Lewandowskiego zyskała naprawdę sporo. Pierwszych zwolenników i przede wszystkim również pierwszych przeciwników. To właśnie drama z rodziną Lewandowskich wróciła jak bumerang w 2021 roku, kiedy to Robert Lewandowski odebrał nagrodę od prezydenta w zegarku o wartości mieszkania, o czym Maja Staśko napisała na swoim Twitterze. Robert Lewandowski odebrał nagrodę od prezydenta w zegarku o wartości mieszkania. 2021 rok. Pandemia. Ludzie tracą pracę, nie mają na czynsze, kobiety mieszkają ze swoimi oprawcami, czekając latami na mieszkania socjalne. Zegarek o wartości mieszkania. I tak jak za pierwszym razem, kiedy konflikt był pomiędzy Anną a Mają, to można powiedzieć, że Maja wygrała ten pojedynek, tak tutaj było zupełnie inaczej. Na Maję Staśko spadła ogromna fala krytyki zarówno od dziennikarzy, youtuberów, innych aktywistów oraz po prostu od jej fanów, którzy próbowali jej przetłumaczyć, że Lewandowski sam uczciwie zarobił na ten zegarek i nikomu nie zrobił w ten sposób krzywdy. No i jak ma to zakłada? Ukradł komuś? Jeśli chodzi o zarobki piłkarzy, to wszystko sprowadza się do tego. Bo ktoś powie, piłkarze za dużo zarabiają. No tak, ale jeśli klub, powiedzmy, przez to, że ma 20 kilku piłkarzy w składzie, wygrywa, sprzedaje bilety, prawa, bo ludzie chcą to oglądać, to dostaje pieniądze. I powiedzmy, niech to będzie 1 miliard euro. No i mając ten 1 miliard euro, to zgodnie jakby z zasadami wolnego rynku, jeśli zarabia przez to, że ci piłkarze grają, to się tymi pieniędzmi z nimi dzieli. A z racji tego, że dużo osób to ogląda, dużo osób kupuje, dużo osób to śledzi, kluby mają dużo pieniędzy, przez co mogą dać zawodnikom dużo pieniędzy. I teraz tak. I Maja Staśko na przykład nie ma problemu z tym, firmy sprzedają produkty z jakąś drakońską marżą, że patenty są drogie, że ktoś coś opatentuje i coś wymyśli i potem sprzedaje to po cenie złota. Z tym nie ma problemu. Problemem jest jednostka, która wygenerowała ten zysk, że ona ma, a ona nie ma. Reprezentacja Chorwacji jakoś potrafi się zrzec z wynagrodzenia na mistrzostwa. No bo zarabiają w klubie, stary, jakby... W Hiszpanii kiedyś była taka duża debata odnośnie tego, czy należy złotym medalistom Mistrzostw Świata z RPA z 2010 roku, zgodnie z umową, jaką mieli ze związkiem hiszpańskim piłki nożnej, czy powinno im się wypłacić bonus za wygranie. Tam albo było 200 tysięcy, albo 400 tysięcy euro na głowę. W Hiszpanii w 2010 roku naprawdę było kiepsko. Iluś 10-procentowe bezrobocie, ludzie tracący pracę, kurwanki zabierające mieszkania, ludzie mieszkający na ulicach. Związek, hiszpański Związek Piłki Nożnej nie bierze pieniędzy od rządu. Nie bierze. Zero euro. Oni utrzymują się ze sponsorów i z tego, co kluby tam wpłacają. To nie jest tak, że rząd ich dofinansowuje, nie wiem, 1 miliard euro raz w roku. Nie. Ten związek sam się utrzymuje. Ci piłkarze, to z racji tego, że to głównie byli piłkarze, nie wiem, Barcelony, Realu Madryt, Chelsea, Arsenalu, nie wiem, kogokolwiek tam, gdzie oni tam grali, to oni oddali to na cel charytatywny. No i tak wystarczająco dużo pieniędzy zarabiali. Jakby i było luz. Ale i tak było to, że oni to wygenerowali, trochę głupio jakąś nagrodę dostać, cieszcie się. Pomimo tego, że nawet jakby to z pieniędzy podatnika szło, to były wyliczenia w późniejszych latach, że przez to, że Hiszpania w 2008 roku wygrała Mistrzostwa Europy, 10 Mistrzostwa Świata, 12 Mistrzostwa Europy, to PKB Hiszpanii
tak jakby tak oni piłką nożną spopularyzowali ten kraj, że turystyka bardzo, bardzo poszła do góry. I to tam jakieś procenty PKB były. Wiesz, nawet 1% PKB to jest stary jakby, nie? W takim kraju jak Hiszpania to są miliardy euro. Ale ludzie niestety są krótkowzroczni. Robił uczciwie i sobie kupił. Tak to działa. Maju, każdy ma prawo dysponować swoim czasem jak tylko chce. W momencie, gdy ty robiłaś rozróbę na mojej uczelni, Lewandowski zarabiał pieniądze i chwała mu za to. PS. To nie była jakaś tam nagroda, tylko drugie najważniejsze odznaczenie państwowe – Order Odrodzenia Polski. Maja Staśko podczas tej dramy zamieściła jeszcze jednego kontrowersyjnego tweeta, w którym napisała: żaden człowiek nie wypracowuje kilku milionów miesięcznie. To nie są pieniądze za pracę, bo żaden piłkarz nie pracuje kilkaset razy ciężej niż pielęgniarka. To jest fizycznie i czasowo niemożliwe. To nie jest sprawiedliwe. No tak, tylko że są piłkarze jak Cristiano Ronaldo i Messi, którzy są w stanie zarobić te pieniądze. Dlaczego? Bo ludzie tak chcą ich oglądać, że są skłonni zapłacić pieniądze. To jest analogicznie jak powiedzieć, że żaden aktor nie pracuje tak ciężko, a jednak jeden film, nie wiem, jakiś awatar zarabia miliard dolarów, a inny film się nie spłaca. Więc owszem, są ludzie, którzy są w stanie wypracować miesięcznie kilka milionów euro. I nawet miliardów też. Tylko jeśli mamy takie komunistyczne podejście, że jeśli ja wymyślę dzisiaj, opracuję lek na raka, masz raka, przychodzisz, bierzesz tam tabletkę i go nie masz, jesteś zdrowy. To owszem, w krajach komunistycznych tak było, że nie było czegoś takiego jak patenty, nie było czegoś takiego jak... Nie, to wszystko szło do państwa, państwo na tym zarabiało, a ty na przykład dostawałeś tam nagrodę, 5 tysięcy rubli i się cieszyłeś. I mogłeś sobie na przykład na pizzę pójść. A poza tym, prawda jest taka, że to nie sprzyja rozwojowi moim zdaniem. Jeśli ja nieważne, będąc naukowcem, nieważne czy coś odkryję, czy nie będę zarabiał tyle samo, to po chuj mam coś odkrywać. Wiadomo, mogę być jakoś super ambitny, mogę to zrobić dla siebie, mogę to zrobić dla świata, mogę mieć jakieś pobudki, ale ogólnie Ferrari na podwórku bardzo cię motywuje. I tutaj zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię, gdyż zazwyczaj nie prezentuję swoich własnych, personalnych opinii, ale myślę, że jestem w stanie się wypowiedzieć jako syn pielęgniarki i syn nauczyciela. Tak, to nie jest sprawiedliwe, ale to w żaden sposób nie powinno zabierać szansy Robertowi Lewandowskiemu na pokazywanie całego bogactwa, które ma na świecie, gdyż tak jak słusznie zostało napisane w poprzednim tweecie, zarobił i to ma. To nie jest tak, że Robert Lewandowski napadł na bank, po czym nagle afiszuje się ze swoim bogactwem i pokazuje: patrzcie, mam zegarek za 1 000 000 złotych, czy cokolwiek w ten deseń. Absolutnie nie. Poza tym Maja Staśko nawet nieświadomie w tym przypadku zgadza się z osobą, którą najprawdopodobniej nienawidzi, czyli z Andrew Tate'em. Sam Andrew Tate wielokrotnie opierał swoje opinie na podstawie tego, że żadna normalnie pracująca osoba nie będzie w stanie zaoszczędzić na Bugatti w całym swoim życiu. Obliczył on nawet, że normalnie pracująca osoba musiałaby pracować przez 131 lat i odkładać całą swoją pensję, co oczywiście nie jest w tym przypadku możliwe, żeby uzbierać na Bugatti. Tylko że nie w ten sposób świat jest oczywiście stworzony. Najeżdżenie autami typu Porsche, Bugatti czy Ferrari mogą sobie pozwolić tylko ci najbogatsi. To praktycznie nigdy nie są osoby pracujące na etacie, to prawie zawsze są osoby, które albo mają własną firmę, które albo otworzyły wielomilionowe przedsięwzięcia, które po prostu stworzyły coś od zera. Coś, czego Maja Staśko nie robi. Coś, co również wytykają jej inni twórcy, jak na przykład Denis Trozyniak odpisując na tego tweeta: na szczęście kretynką można być za darmo i wykorzystałaś swoją szansę. A jeżeli przy erze zni... Tak, Don Wujon tutaj się pojawił po raz pierwszy, jestem taki z siebie dumny. Tak! Pozdro! Lewy, daj donate'a, bo cię broniłem. Nitrozyniakiem już jesteśmy, to możemy powiedzieć o jego dziwnej oraz skomplikowanej relacji z Mają Staśko. Nitro swoimi tweetami często wchodził za skórę użytkownikom Twittera oraz w szczególności bohaterce naszego dzisiejszego odcinka, przez co 15 września 2021 roku na transmisji live doszło do konfrontacji Mai Staśko oraz Nitra. Podczas samej transmisji doszło do wielu ciekawych momentów. Ale jak ja cię obserwuję, to byś codziennie wstawiała zdjęcie z suchą bułką i pisała, że Ania Lewandowska zabrała ci szynkę. No byłoby tak. Coś już się staje otyłe? I coś? Prostu... O kobiecie. Albo wielorybie. Bo w pewnym momencie, ewolucja. Cała ich pseudo-internetowa przyjaźń nie skończyła się na jednej transmisji live. Maja Staśko zobaczyła, jakie liczby generują jej konfrontacje z Nitrem i zaczęła przymykać oczy na niektóre rzeczy oraz jego, w jej mniemaniu, złe zachowania. Druga transmisja live odbyła się 12 października 2021 roku, jednak tym razem na transmisji postanowił pojawić się również Take One. Panowie we dwójkę postanowili skontrować Maję Staśko ze swoimi poglądami i tak jak w przypadku poprzedniej transmisji, tutaj również nie zabrakło śmiesznych momentów. Nie wiesz, czy to jest skandal momentu, kiedy nie zapłacisz i ewentualnie nie otrzymasz tego, co masz otrzymać.
Ale jak 15% obserwujących, to jest oszustwo, no przecież obserwują... Znaczy, dobrze, brzmi to jak oszustwo, ale tak długo jak... Tak, brzmi to jak oszustwo, za 1000 zł 15 tysięcy osób cię nie polubi, jest to ciężkie. No to prawda. Na sam koniec transmisji Nitro, jak można tutaj wnioskować, słusznie zaznaczył, że Maja Staśko przychodzi tylko i wyłącznie atencjonować i gdyby nie miał 20 tysięcy widzów, to by nawet do niego nie przyszła. Pierdoli ci, może ktoś cię polubi. Nie, no ja się nie wpierdoliłam, żeby mnie osoby lubiły. Wpierdoliłaś, no Maja, no gdybym nie miał 20 koła na live i miał 3 osoby, to byś nie przyszła. No tak, no ale ja się wpierdoliłam. U kogo jeszcze byłaś na live? No u nikogo, no. Bo Stanowski cię nie chce. Teraz idę do Jaruzelskiej, do Moniki Jaruzelskiej w środę. No to właśnie. Kolejna drama Maji Staśko była w tym przypadku z Ewą Chodakowską i niedługo po awanturze z Anną Lewandowską Maja Staśko postanowiła uderzyć w inną osobę, która w tym przypadku jest znana z dbania o siebie, czyli właśnie w Ewę. Wszystko przez promowanie idealnego ciała za pomocą filmików, w którym sportsmenka wyznała, że świetnie wygląda nie tylko na Instagramie, ale i w rzeczywistości. Film służył do tego, że miał być inspiracją dla kobiet. Jak sama Ewa napisała, pewność siebie to nie ignorowanie siebie i skupianie się na błędach innych po to, żeby samej poczuć się lepiej. Pewność siebie to przede wszystkim akceptacja siebie i świadomość zmian, które zachodzą cały czas, w imię rozwoju. Maja Staśko odpowiedziała jedynie, po aferze dotyczącej obrażania grubych ludzi i wywierania presji na kobiece ciała, to brzmi jak żart. Jest to tym bardziej zadziwiające z ust Maji Staśko, że wydaje się, że w tym przypadku Ewa Chodakowska... Stary, ona ma taką, miała tutaj taką ranę i nie wiem, czy to jest jakieś oparzenie czy coś, i to wygląda jak serduszko, stary. Widzicie to? Tu trochę pasek zasłania, widzicie? To wygląda jak serduszko. Ciekawe, czy jak robisz... Dobra, nie zrobię tego, ale ciekawe, czy jak robisz pewną rzecz, to się serce, że tak powiem, od ten. Wiesz, że z miłości. ...ciała, to brzmi jak żart. Jest to tym bardziej zadziwiające z ust Maji Staśko, że wydaje się, że w tym przypadku Ewa Chodakowska i Maja Staśko walczą o tą samą rzecz. Chcą, aby kobiety czuły się dobrze w swoich ciałach. Chcą, aby przede wszystkim czuły się pewne siebie, chcą, żeby miały się... Aha, bo już tutaj źle zinterpretowaliście, co powiedziałem. Co w sumie nie powiedziałem, ale... Coś, co mogłem zainsynuować. Mi tylko i wyłącznie chodziło o to, że ona być może ma tutaj ranę od miłości, bo w imię progresywnej, tęczowej, uśmiechniętej Polski ona na przekór patriarchalnemu podejściu do życia oświadczyła się swojemu partnerowi i przez to właśnie serduszko zostało na kolanie. Więc nie chciałbym, żeby ktoś mnie tutaj zmisgenderował. Siłę, inspirację. Od miłości do Pana Boga dużo się modliła. To jest alternatywna wersja. Oraz energię. Mimo to, Maja Staśko nie do końca się z tym zgadza. To jednak nie jest jedyny temat związany z naszą dzisiejszą bohaterką. 18 października ogromna korporacja, jaką jest McDonald's, postanowiła wejść we współpracę z polskim raperem o pseudonimie Mata. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w ten sam dzień na kanale YouTube Świat Gwiazd pojawił się materiał, w którym to Maja Staśko recenzuje nowy zestaw rapera. Na samym początku materiału wspominałem, że Maja Staśko jest weganką, więc może wam się coś nie zgadzać. Ale spokojnie. Powiedziałem również, że jest hipokrytką, więc wszystko jest na swoim miejscu. Maja Staśko postanowiła zrobić jedną z najgorszych recenzji w historii polskiego internetu. Tego jedzenia. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, ktoś tam to też zje. Jest do wyrzucenia, ktoś tam to też zje. Więc podsumujmy. Maja Staśko jako weganka poszła do sieci McDonald's, kupiła sobie zestaw maty, tylko po to, żeby rzucić burgerem o podłogę, a następnie z pogardą w głosie powiedzieć, cytuję, ktoś to zje. No mówiąc szczerze, nie ma to zbyt dużego sensu. Dodatkowo w filmie wspomina o zdobywaniu danych przez McDonald's, przez to, że burgera mogłeś kupić tylko i wyłącznie po zalogowaniu do aplikacji McDonald's. Dodatkowo klasyczne gadanie o tym, że zrobił tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić. Mata kilka miesięcy później odpowiedział jej w piosence MC, a tak przynajmniej wydawało się Maji Staśko, że dokładnie o niej mówił Mata, bo w końcu nie mógł mówić o kim innym, kiedy nawinął w swoim kawałku, szanuję pracę, ty wylewasz matcha latte głupia p***o. Jak sama Maja Staśko napisała, Mata dołączył do grona moich hejterów. Wolę być głupią pizdą niż człowiekiem, który wyzywa kobiety od głupich pizd. Tylko, że tutaj jest o tyle... No tak, tylko, że jeśli twoim jedynym argumentem obronnym w tej sytuacji, kiedy jako weganka kupujesz mięso, czyli ona jest przeciwko dręczeniu zwierząt, uboju i rzeźnictwu i jakby tych wszystkich innych słów, których nie rozumiem, więc kupujesz mięso, rzucasz mięsem, a jest dużo osób, które na przykład nie mogą sobie pozwolić na tego burgera, bo ich na to nie stać, bo 30 zł za zestaw. Ja wiem, że może dla takiej wielkiej paniusi z Warszawy to jest nic, ale 30 zł dla biednego chłopaka z prowincji to jest 5 godzin zbierania czereśni. Więc myślę, że ci parę lekcji moralizatorskich tutaj udzielić, jak najbardziej. I potem na twoje skandaliczne zachowanie odpowiedzią nie jest to jakby nic związanego ze sprawą, tylko że nazwał mnie głupią pizdą, ale jak to tak mówić? Przecież jestem kobietą. Nie wolno tak do kobiet mówić.
tyle duży problem, że sam trend na TikToku również był na temat wylewania matcha latte, a sama Maja Staśko tego nie zrobiła. Ona tylko i wyłącznie rzuciła burgerem, co w tym przypadku ponownie pokazuje, że była bardzo, ale to bardzo skłonna walczyć o atencję wokół swojej osoby. Ludzie to również zauważyli w komentarzach. Ale to nie o tobie. Chyba nie wylewałaś tego latte. Skąd pomysł, że to o tobie? Ty tylko rzuciłaś burgerem o podłogę, a on nawija o wylewaniu maczy. To oczywiście nie jest ostatnia drama w tym materiale i najprawdopodobniej nie jest to również jedna z pierwszych. Jednym z wielu konfliktów w karierze Mai Staśko był konflikt z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim, który wielokrotnie naśmiewał się z bohaterki naszego materiału na Twitterze, m.in. z sytuacji, gdy ta postanowiła zawalczyć na Highlink, dodając na przykład takie posty. Niemal codziennie jestem ofiarą nieprzyjemnych, bolesnych komentarzy ze strony Mai Staśko i jej fanów. Ciężko mi z tym żyć. Coraz ciężej. Niech ktoś zatrzyma tę spiralę nienawiści. Musiałem iść na terapię, by to przepracować, ale Maja ciągle mnie atakuje. Potrzebuję pomocy. Kolejnym z tweetów było: jestem regularnie oskarżany o seksizm, rasizm, dręczenie innych, znęcanie się psychiczne, sianie nienawiści, nieczułość na krzywdę zwierząt, rozpasanie i konsumpcjonizm. Tymczasem w rzeczywistości kocham psy. Maja Staśko natomiast odpowiedziała: beka z hejtów, które dzieciaki doprowadzają do utraty zdrowia czy śmierci, jest rzeczywiście strasznie zabawne. To jest już naprawdę niewyobrażalny poziom patologii. Krzysztof Stanowski odbił piłeczkę, mówiąc: śmiesz się z mojego stanu psychicznego? Będziesz się wiecznie nade mną znęcać? Nie wytrzymam tego. Więc jak widzimy, Krzysztof Stanowski wielokrotnie postanowił wbijać szpilki w Maję Staśko, używając jej własnej broni przeciwko niej. Dodatkowo dziennikarz postanowił nagrać jej dedykowany materiał Dziennikarskiego Zero o nazwie Dziennikarskie Zero, Hipokrytka Staśko i Tamara. W swoim materiale naśmiewał się z Mai Staśko, że marnuje jedzenie oraz przede wszystkim, że sprzedała wszystkie swoje wartości za kilka srebrników i postanowiła zawalczyć na Highlink. W ten oto sposób przechodzimy do kolejnego momentu w karierze Mai Staśko. Chociaż w tym przypadku to raczej przygodzie niż karierze, ale to szczegóły. Kiedy ogłoszono, że Maja Staśko zawalczy 17 września 2022 roku na gali Highlink 4, internet wydał na nią wyrok i jednogłośnie dał jej miano hipokrytki i atencjuszki, która gdy tylko zdobyła zasięgi, odstawiła wszelkie swoje zasady i poszła bić się do federacji, której włodarzem jest facet, którego niejednokrotnie nazywała seksistą i zarzucała mu, że nie ma szacunku do kobiet. Jaki więc proces myślowy zaszedł w głowie Mai, gdy ta podpisywała kontrakt? Żaden. Swoją chciwość i pazerność na pieniądze argumentowała tym, że ona 40 tysięcy ze swojej garzy przekazuje na cele charytatywne. Zapomniała tylko dodać najważniejszej kwestii. Znając rynek free fightowy, w tamtym okresie mogła otrzymać dwu- albo trzykrotność tej kwoty za jedną walkę, a podkreślam, że stoczyła ona dwie walki. Finalnie Maja Staśko łącznie dzięki walkom na Highlink przekazała prawie 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. Jak sama napisała, w Highlink udało mi się wywalczyć i wpłacić niemal 100 tysięcy złotych, a dokładnie 94 tysiące złotych. Poniżej wrzucam potwierdzenia przelewów, by wszystko było transparentnie, możecie też dopytać fundację, by się upewnić. I oczywiście, jest to fantastyczny gest i zasługuje jak najbardziej na pochwałę, jednak w tym przypadku według mnie jest to dorabianie ideologii, by nie powiedzieć... Widzowie, ja ogólnie jestem przeciwnikiem lewicy, ale jak nie przyjmą do lewicy i zapłacą mi 500 tysięcy z waszych pieniędzy, to stówkę dam na cele charytatywne, więc chyba luz, nie? Dziś wprost, że po prostu chce się w kilka minut zgarnąć naprawdę dobre pieniądze, czyli zrobić to, za co od dawna krytykuje na przykład Roberta Lewandowskiego. Wróćmy na chwilę jeszcze do Nitro, którego wątek podczas gali Highlink 4 przewinął się łącznie trzykrotnie. Pierwsza sytuacja była wtedy, gdy do studia dodzwonił się Siergiej z Wrocławia, który zdradził, że Maja Staśko celowo zabroniła reżyserce odbierania telefonów od Nitra, przez co ten musiał użyć podstępu, aby dodzwonić się do studia. Na panelu Maja Staśko podczas... Dobra, powiem wam teraz jedną rzecz. To już nie ma znaczenia po dwóch latach, ale... Mam nadzieję, że no, chcę, żeby też były sprawy jasne. Pisałem w tamtym momencie z Hasbim, czyli z osobą, która tam włodarzowała w tej federacji i mówię, wpuść mnie na antenę, zadzwońcie do mnie. On mówi, nie, bo Maja Staśko nie chce, znaczy nie, że nie, tylko mówi, tylko inaczej. Mówię, wpuśćcie tam. Mówi, słuchaj, jest problem, bo Maja nie chce z tobą rozmawiać i prosiła, żeby od ciebie nie odbierać telefonu. A ja mówię... No dobra, to i tak nie wpuścił. Mówi, no dobra, tylko jak coś to powiedz, że normalnie zrobiłeś. Mówię, no dobra. Więc jakby to było wszystko ugadane między nami. Więc no, byłaś zwykłym pionkiem, nie? Kłamaliśmy wtedy. I przysięgam wam na co chcecie, że tak było, nie? No. Ja w szoku? Kto by się tego spodziewał, nie? Serio myślicie, żebym zmieniał numer czy cokolwiek, żeby wysłać SMS-a, że chcą coś zapytać, akurat mi się udało? Trafić po 5 minutach na rozmowę? No. Z którego zadzwonił Nitro, nie zabrakło oczywiście oskarżania go, że ten nad nią pastwi się psychicznie, a Siergiej z Wrocławia zadał kilka pytań Mai Staśko, między innymi spytał ją o to, czemu przekazuje tylko część kwoty za walkę. Stawiam granicę. Teraz jest pytanie, ile sobie wsadzasz do kiermany? Stawiam tutaj granicę. Bo mówisz, żeby nie wycierać mordy sobie ludzi potrzebującymi,
a w momencie, kiedy ty mówisz cały czas 40 tysięcy potrzebujące, a nie zdradzasz kwoty, która wpada ci do kieszeni, no to jest to co krytykujesz. Rozmawialiśmy o tym, Nitro. Było już pytanie na ten temat. No i Maja mówiła, że... Maja mówi, że po prostu musi żyć, że musi... Maja ogólnie ma taki problem, że jak się pojawia niewygodne pytanie, to stawia wtedy granicę. Musi mieć za co trenować, musi mieć ja za co się utrzymać. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam, tylko naprawdę w tej chwili, no dobrze, ale jeśli wiesz, ja postawiłam granicę, a on kontynuuje, to jest po prostu nie tylko brak szacunku, ale po prostu działanie, które jest nie okej. I... Ona postawiła granicę, ty. A dziwnym trafem, jak Polska postawiła granicę, Polska bądź Jałta, no tak wiecie, Jałta oczywiście w cudzysłów musimy wziąć, no ale jest jakaś granica postawiona pomiędzy Polską i Białorusią, to nie, to refugees welcome. No chyba, że granica terytorialna kraju jest mniej ważna od granicy jakiejś mitomanki pierdolnej, nie? I ja się z tym nie zgadzam. Jest postawiona granica, nie chcę tego robić, nie mam obowiązku konfrontować się z osobą, która mnie krzywdzi, nikt nie ma takiego obowiązku i jeśli ktokolwiek nie zmusza masz, kogokolwiek nie, po prostu, do tego, to osobą, wtedy jest to po prostu jest także przemoc. Cię zagiąć. To się nie konfrontuj, to po prostu tak. Się wyłącz. Do widzenia. Sam Sergiusz również napisał na swoim Twitterze: chciałbym oficjalnie zaoferować Maji Staśko 10 tysięcy złotych na wybraną przez nią fundację, jeśli wyjdzie do mojej piosenki Trójkąt Bermudzki. Od razu daję nazwę fundacji, to zrealizuje przelew, bo nie wyobrażam sobie, żebyś przez osobiste animozje odrzuciła pomoc potrzebującym. Maja Staśko natomiast odpowiedziała. Nitro zapłacił ponad 30 tysięcy złotych, żeby... To było kłamstwo jak coś. To jest kłamstwo, co napisała. Pomówiła mnie. ...kupić sektor, który ma krzyczeć wypieraj na moje wejście, po czym proponuje mi 10 tysięcy, żebym wyszła do jego piosenki. Te 40 tysięcy mogłyby uratować wiele żyć, ale dla tego typa lepiej próbować zniszczyć za nie życie. To oczywiście nie po raz pierwszy okazało się nieprawdą, kiedy Nitro odpowiedział: kochanie, kupiłem bilety, które odsprzedałem za taką samą cenę widzom, którzy chcą kibicować Hani, Maciasowi i Kubie N. W tym momencie mnie pomawiasz, bo warunkiem uczestnictwa nie jest wyzywanie ciebie, a dobrze się bawić w grupie jak ostatnio na Fame. Proponuję to skasować. Maja oczywiście na to odpowiedziała, ale nie będę czytać całych tych konwersacji. Jeżeli chcecie, zatrzymajcie sobie wideo i oczywiście przeczytajcie. Warto również tutaj skupić się na rzeczach, które Maja Staśko według mnie robi dobrze. A tak, są takie rzeczy. Maja Staśko to nie tylko same negatywy, ale jako aktywistka zwróciła również uwagę na parę ważnych problemów. Między innymi regularnie nagłaśnia wszelkiego rodzaju zbiórki na cele charytatywne, promuje telefony zaufania wśród swoich odbiorców, a nawet nagłaśnia różnego rodzaju sprawy tylko po to, by policja się łaskawie nimi zajęła. Ostatnio nagłośniła sprawę dziewczyny, która była stalkowana, a policja odmówiła jej pomocy. Jednak przez reakcję Maji Staśko, która postanowiła dać posta na Instagramie i zachęcić swoich widzów do nacisku na lokalne władze, doprowadziła tym do sytuacji, gdzie w ten sam dzień chłopak został aresztowany. Tutaj zdecydowanie należą się gratulacje dla Maji Staśko za nagłośnienie tej sprawy. Jest to bardzo... Tak, tylko to jest, wiesz, jeśli ja będę bił swoją żonę, ale dwa razy w miesiącu wpłacę 200 zł na pieski, to jestem dobry czy zły? Ta rura jest szkodliwa jak chuj, nie? Ona jest bardziej toksyczna niż czerwony las dookoła Czarnobyla. A to, że raz na jakiś czas zachowuje się jak zjeb, to też nie znaczy, że trzeba jakoś mocno ją za to propsować, nie? Raz za czas to i świnia pierdnie. Bardzo ważne, gdyż pokazuje to, że Maja Staśko wraz ze swoją siłą w internecie jest w stanie czynić dobro. Niestety Maja Staśko bardzo często decyduje się również o walkę za przegrane sprawy, tak jak między innymi kiedy postanowiła bronić dziewczyny, która została zwolniona z pracy za brak stanika. Jak sama napisała, w komentarzach seksizm i mentalność niewolników, którzy dają szefowi kontrolować swoją bilet. Tak, tylko prawda jest taka, że nie może też być tak, że na przykład ona sobie coś takiego przypisuje, bo to, że Maja Staśko to niestety jest, to jest taka osoba, że jak coś jest medialne, to ona bardzo chętnie się pod to podepnie, a potem ewentualnie przypisze sobie sukces. O tym, że zwolnili kobietę, która chodziła do pracy bez stanika i to była praca, to też nie było tak, że tam był... Nie obowiązywało tam, wiecie, to nie było tak, że ona była, nie wiem, pracowała na kasie czy coś i suty było widać, albo pracowała w przedszkolu i z cycami na wierzchu chodziła. Bodajże ta dziewczyna na magazynie pracowała, bo też nie jest mi temat obcy, bo widziałem to na 40 innych profilach, który zdobyli większy klaut i więcej osób się tym zainteresowało. No ale wiadomo, nie? To jest trochę na zasadzie, napiszę, my wszyscy wpłacimy milion złotych na pieski, na tą samą fundację będzie zbierać Maja Staśko i powie: kochani, udało się zebrać ponad milion złotych. Bielizna. Szkoda tylko, że nie wspomniała o tym, że no sam szef wspomniał do tej dziewczyny wcześniej, że ma zacząć nosić staniki. Kiedy ta tego nie spełniła, to po prostu ją zwolnił, gdyż jako szef ma
prawo kontrolować dress code tej dziewczyny. Kiedy to natomiast zostało jej wytknięte w komentarzach, to ta zdecydowała się odpowiedzieć: nakazywanie przez kierowniczkę noszenia konkretnej bielizny na produkcji to patologia. Podobnie jak kontrolowanie tego, co ludzie mają pod ubraniami. To naruszenie i oby za to odpowiedziała. Szkoda tylko, że Maja Staśko nie była tak bardzo wygadana, kiedy to ludzie w Seattle na Paradzie Równości paradowali nago przy dzieciach. Bo skoro nakazywanie przez kierowniczkę noszenia konkretnej bielizny na produkcji to patologia, to wnioskuję, że chodzenie nago przy dzieciach to również w tym przypadku patologia. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym perpetuum mobile, bo są dwie opcje, czyli potępić albo spropsować. I ona zaczęła robić takie kółka, że to bez zewnętrznego źródła energii, to ona cały czas tak będzie lawirować. Tu pierwszy raz i nie... Tarcie chuj we wszystko, stary. Tutaj fizyka jest zagięta. Bo z jednej strony należałoby ich potępić, bo dzieci, z drugiej strony nie można ich potępić, bo geje. A jeszcze jak to są kobiety, lesbijki, to już w ogóle dochodzi do takiego paradoksu, że znajdujemy się w takim właśnie trójkącie bermudzkim, że tutaj nie tyle, że giną statki, czy giną jakieś łajby i tak dalej, tu po prostu zanika w tym trójkącie bermudzkim, majostaśkowym, zdrowy rozsądek i logika. Oprócz tego niestety ponownie wypowiadała się na temat majątkowy, który jak widać nie do końca jej wychodzi. Żal mi ludzi, którzy swoją największą wartość widzą w samochodzie, który posiadają i jeszcze z tego powodu poniżają innych. Bardzo przykry widok, skoro do kawałka blachy sprowadzasz swoją wartość, to musisz nie czuć, że masz cokolwiek lepszego do zaoferowania. Biedny. Szkoda tylko, że to właśnie Maja Staśko w tym przypadku, dosłownie jakiś czas wcześniej, osądzała Roberta Lewandowskiego o to, że ma on zegarek o wartości mieszkania. Szkoda, że sprowadziła całą jego wartość do kawałka blachy, który ma na swojej ręce. Musi się naprawdę czuć, że nie ma nic lepszego do zaoferowania. Biedna. Oczywiście kolejną dramą, którą Maja Staśko miała w tym przypadku, była nawet wokół polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk. Wszystko przez wypowiedziane przez pisarkę słowa podczas festiwalu Góry Literatury, kiedy ta powiedziała: nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, pewną wrażliwość, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. I tak szczerze, zajebiste słowa, nie? I ja uważam, że ma w kurwę rację. Sama Maja Staśko zdecydowała się odpowiedzieć mówiąc: Tokarczuk nie chce, by jej książki trafiały pod strzechy, bo ona nie pisze dla idiotów. To jest podejście do ludzi, które zawsze mnie mierziło. Pod strzechami mieszkają idioci, którzy nie myślą i nie czują. Nie dość, że to nieprawdziwe, to jeszcze głęboko pogardliwe. Niestety. Tylko, że w tym przypadku Maja Staśko niestety najprawdopodobniej zalicza się do tych ludzi, o których właśnie mówiła Olga Tokarczuk. Ponieważ coś trafia pod strzechy, jest definicją czegoś, co zostaje szeroko rozpowszechnione i zyskuje popularność. Oprócz tego, jest to związek frazeologiczny i nie ma nic wspólnego z klasą społeczną. Wziął się on z literatury, a konkretnie od Mickiewicza i oznacza popularność, powszechność. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie muszę tego mówić, gdyż Maja Staśko w końcu skończyła filologię polską, jak powiedzieliśmy na początku tego materiału, więc najprawdopodobniej zdaje sobie tę sprawę. Prawda? Jednym z powodów, dla którego ludzie również nie przepadają za Mają Staśko, jest m.in. fakt, że szczerze mówiąc nie do końca podchodzi ona w dobry sposób do niektórych swoich wypowiedzi. Między innymi to, jak próbowała oni bronić organizatorów otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Obraz Uczta Bogów, Billierta z 1635 roku był inspiracją szeroko komentowanej sceny na otwarciu Igrzysk. Na pierwszym planie jest Bacchus. Autor inscenizacji musiał mieć niezły ubaw, gdy czytał oburzone głosy ludzi każdej strony, którzy mylnie rozpoznali nawiązanie do dzieła. Ja jednak mimo wszystko myślę, że do tego było nawiązanie, nie? Ich mówiąc, że wielokrotnie wskazywali oni na Dionizosa i że wcale ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich nie miała nikogo urazić. Problem jest taki... A ta szala aureola za tym aktywistem to co? Taki, że kiedy przeczytamy post kogoś innego związanego z tym, możemy zauważyć, że tak naprawdę, prawda... Aha, tu się ci przyznali. No tak. Da, leży zupełnie gdzieś indziej. Jak napisała Barbara Butch, czyli francuska DJ-ka, która jednocześnie wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich i którą możecie kojarzyć m.in. z tego stroju, to wystąpienie podpisała słowami: och tak, nowy gejowski testament. A teraz powiedzcie mi, że to nie miało urazić uczuć chrześcijan. No, Maja Staśko twierdzi, że nie, więc w takim razie, skoro Maja Staśko tak mówi... Prawda jest taka, że gdyby Mahometa obrazili w tej Francji na otwarciu igrzysk, a nie chrześcijan, to by tych igrzysk nie było. Bo by muzułmanie, którzy mieszkają we Francji, w Belgii, skąd by mogli przyjechać na szybko, by im
wsadzili, metaforycznie oczywiście, nie mówię, żeby były zamachy terrorystyczne, nie odbyłyby się żadne konkurencje tam. I kto by miał ich zatrzymać? Muzułmańscy policjanci? Bo tam już jakby też ich jest wielu. No, byłby terror, w pizdę by dostali i tak dalej. Zobaczcie, ja tego nie popieram. Jestem przeciwko tego typu rzeczom, jak obraza religijna na taką skalę, bo zrobienie sobie żartu, czy ciągnięcie jakiejś rzeczy, to są na parakaloszy, stary. To oglądał cały świat. Jak wypadło mi, nazwa tej gazety mi wypadła, która robiła karykatury i oni się śmiali ze wszystkiego. W końcu zrobili karykaturę, które w nawiązaniu do islamu, to przecież im kosmos wysadzili biuro. I to już nie jest metaforycznie, bo po prostu był ładunek wybuchowy. O, Charlie Hebdo. Prawda jest taka, że chrześcijanie ogólnie nie są tacy radykalni i jak powiesz takiemu katolikowi, nie wiem, w dupę, nie wiem, Jezus był zjebem, to on powie, o, tak można mówić, pomodlę się za ciebie. Powiesz analogicznie do muzułmana, to będą większe konsekwencje cielesne pewnie, nie? Mówi to w takim razie musi tak być, prawda? Ale nie, Maja Staśko dalej będzie oczywiście bronić, mówiąc, że oczywiście, że tak nie jest, bo przecież jak mógł... Jaszczur, wiesz co, nie słyszałem, co Jaszczur mówi, ale ewentualnie wyjątek potwierdza regułę. Pamiętaj też, że w Polsce de facto muzułmanów wielu nie ma. To ja nie wiem, ile to będzie procent społeczeństwa, ale bardzo jakiś znikomy ten. W takiej Hiszpanii, Francji, gdzie jest ich, w Niemczech, nie wiem, Holandia, Belgia, takich jest, nie wiem, 10-15%, no to trochę ciężej będzie, nie? To jest trochę jak wyzywać czarnoskórych w Polsce, w Radomiu, gdzie ich praktycznie nie ma, a pojechać do Nigerii ich wyzywać. No to raczej tam prędzej w pizdę dostaniesz, nie? Mogłoby tak być, skoro organizatorzy igrzysk mówią, że tak nie jest, to tak być nie może. No ale skoro sama osoba, która tam występowała, sama osoba, która dosłownie była główną aktorką w tym przedsięwzięciu, potwierdza, że jednak taki był zamysł, to może jednak... Taki był zamysł. Kolejna i ostatnia afera w tym przypadku z Mają Staśką miała miejsce po prostu... O tak. Mężczyzna z łysku. Amber zajebista. Co się Depp versus Heard, kiedy nie zgadzała się ona z wyrokiem. Miało to miejsce w 2022 roku, kiedy to Johnny Depp wygrał proces o zniesławienie, a jego była żona musiała mu zapłacić 15 milionów dolarów za dość uczynienia. Po ogłoszeniu wyroku głos zabrała Maja Staśko, która w ostrych słowach skrytykowała przebieg całej rozprawy. Jak sama napisała, kobieta od 6 tygodni jest nękana, wyśmiewana, poniża, komentuje się jej wygląd, ekspresje, emocje. To masowy, ogólnoświatowy bullying i jak do każdego bullyingu, łatwo do niej dołączyć. Niestety zapomniała o najważniejszej rzeczy. Że to w tym przypadku Johnny Depp wygrał sprawę i to Johnny Depp był w tym przypadku ofiarą. Od 6 lat był nieustannie odsuwany od środowiska, zarzucało mu się niewyobrażalne paskudne czyny i do tego oburzenie, gdy próbował się bronić. To była masowa paranoja, ale na szczęście nie tak długo, ponieważ zaraz po tym wygrał proces. Jak sama powiedziała, w procesie Depp vs Heard nie dopuszczono do głosu z żadnego niezależnego eksperta. Co więcej, według Mai Staśko proces cywilny może nie być skuteczny w wyjaśnieniu sprawy, ponieważ tu potrzeba sprawy karnej. Tak właśnie napisała. Uwielbiam jak jakaś rura z Polski, która mniej wie niż jej się wydaje, potrafi z taką dużą dozą skuteczności, z dużą skutecznością przeanalizować rozprawę, system sądownictwa, przewód sądowy, kraju, w którym nigdy nie była. O nim wie, poza tym co w Atlasie wyczytała, który dostała jak miała 6 lat. Czyli tak, jakby Depp przegrał, to by było: sąd w końcu skazał tego śmiecia. Sąd go uniewinnił, skazał tą drugą. Cywilna, niekarna, to, tamto, sram to. Amber, jesteśmy z tobą. Tylko że w tym przypadku Maja Staśko ponownie zapomniała wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie o wszystkich dowodach, które zostały przedstawione w tej sprawie. Mianowicie, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie kontekst tego tweeta napisanego przez Maję Staśko, można by było pomyśleć sobie, że ma rację. Kiedy jednak zapoznamy się ze wszystkimi dowodami, które były prezentowane w tej sprawie, to sytuacja ma się zgoła odmiennie. Jedną z rzeczy, którą akurat Maja Staśko robi bardzo dobrze, jest rozpowszechnianie świadomości o chorobach kobiet. Tak samo jak rozkurzyli serial House of Cards, przez to, że Kevina oskarżyli o jakieś molestowanie mężczyzn, coś takiego tam było. Rozkurzyli totalnie ten serial. Był gównem, jak już go nie było. Potem się okazało, że był niewinny. Tutaj analogicznie. Chyba tylko Dior go nie wyjebał, nie? A tak to stracił chyba Piratów z Karaibów, jakieś te inne te. Kobiet. Jest to bardzo ważne, gdyż kobiety mogą bardzo często być chore i nawet o tym nie wiedzieć. Problem jest taki, że Maja Staśko jest taka osoba, która jak jest w jakimś stopniu
niezdolna, żeby coś zrobić, to zawsze jest chora. Nie jestem w stanie z tobą kontynuować dyskusji, stawiam granicę, źle się przez ciebie czuję, moja psychika na tym cierpi. Zapłaciłem 3,5 tysiąca za trening z nią, bo mnie coś boli, bo źle się czuję. No, sorry, kiedy indziej. Jedną z tych chorób, na którą zresztą moja Staśko również choruje, jest endometrioza. Jest to choroba, w której tkanka podobna... Tak, jeszcze schizofrenia, paranoidalna, jeszcze ze 4 inne rzeczy. I teraz tak, czy jestem pewien? Nie jestem psychiatrą. Aczkolwiek, tak na chłopski rozum uważam, że ma. Bo ona widzi rzeczy, których nikt nigdy nie widzi. Ona widzi na przykład, że Amber wygrała z Johnnym Deppem i tak dalej, i tak dalej. Do wyściółki tak macicy rozrasta się poza prawidłową lokalizacją, jaką jest jama macicy. Może to powodować silny ból miednicy? Tą chorobę się operuje trzysika we Wrocławiu, ale moja Staśka nie ma takich pieniędzy, stary. Ale będzie miała mieszkanie w Warszawie, bo myślę, że sobie je wykrzyczy, no. Dostanie mieszkanie w Warszawie. Ktoś jej sprezentuje. Znaczy sprezentujesz to ty i ja, i inni, ale ktoś jej to jakby zrobi cesję. Ty i utrudnić zajście w ciążę. I mimo tego, że Maja Staśko generalnie nie jest lubiana i nie powinienem się o niej wypowiadać pozytywnie, gdyż to może spowodować, że wy uznacie, że jestem wielkim fanem Maji Staśko, to po pierwsze nie jestem, ale uważam, że jest to bardzo dobre, że w tym przypadku wypowiada się o tych chorobach, gdyż może jednocześnie to oznaczać, że może to oszczędzić bardzo dużo cierpienia niektórym kobietom i przede wszystkim te kobiety będą wiedziały, co im w tym przypadku dolega. Oprócz tego mogą oczywiście zacząć leczenie i dzięki temu mogą to zawdzięczać m.in. Maji Staśko, więc szacunek Maja za to, bo to jest akurat warte, żeby to rozpowszechniać. A co wy uważacie o Maji Staśko? Czy według was jest pozytywną siłą w polskim internecie, czy wręcz przeciwnie, bardziej tą negatywną? Według mnie Maja Staśko zdecydowanie ma w sobie pozytywne cechy, lecz niestety bardzo rzadko kiedy je pokazuje. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, a my widzimy i słyszymy się w kolejnym odcinku. Hejka! Czuję się trochę winny ogólnie, nie? Czuję się trochę winny, że dla Beki niesamowicie toksycznej osobie dałem sporo klautu swego czasu. Nie uważam, żebym był jedynym twórcą tego nowotworu internetowego, bo analogicznie mogła się trochę inaczej zachować Anna Lewandowska, Krzysztof Stanowski, Federacje Freakfightowe, przelacy dziennikarze, publicyści, ale przypisałbym sobie ten problem w 40%, nie? Ogólnie przepraszam, że musicie się z tym problemem żerać po części przez to, że mi się nudziło. Zmieniłem się, już nigdy więcej czegoś takiego bym nie zrobił. Wychodzę z założenia, że trzeba trochę poczekać. Czasami krócej, czasami dłużej. I się wyrówna. To się pośmialiśmy, to nasze? No tak, to jest naprawdę tak destrukcyjna osoba i to mnie wkurwa, takie pokrytki naprawdę wtryniają mnie w chuj, nie? Siedzi taka rura, jedyne czym się zajmuje, to jak tutaj się odegrać na kimś, kogo ona nie lubi. Jeszcze najważniejszej rzeczy nie było tutaj. Mało osób to pamięta, jak Maja Staśko kiedyś, ja na urodziny dostałem taką bluzę. Tutaj są ogólnie wszystkie jakieś takie śmieszne rzeczy, które robiłem. Jestem zmęczony życiem, na ilu kilogramach kończy się kobieta, zaczyna wieloryb. Od kiedy Roxę zamknęli, to jak kobiety mają zrobić samodzielnie karierę. Przepraszam za ten post, ktoś mi się włamał. Wszyscy zjednoczeni ku Polsce niehomofobicznej. Kryształ tanio Wrocław. Pamiętaj, że ci dupsko latynos. Autostrada A4 jest jak kobieta. Czasami zajebista jak Katowice Wrocław, a czasami rwana jak Katowice Kraków. I tak od lat. Otyłość, niezwalczona nadmierna potliwość, niski poziom higieny osobistej oraz wieczne dziewictwo. To wszystko domena dorosłych ludzi oglądających anime. Nieważne, czy to atomówki, czy Naruto. Wszyscy macie wygląd niespełnionego. Nie będzie lepszego od Sergiusza Górskiego. Nigdy nie przyjąłbym nikogo z tatuażem kolczykiem poza ustami do firmy. Poza uszami do firmy. Kryminaliści oraz dewianci, fuj. I widzicie, i to są rzeczy, za które Maja Staśko jest w stanie przyjść i mnie skrytykować, że ja coś takiego mogłem napisać, ale potem, jak dostała tą bluzę za darmo, i wiesz, i to był ten okres, gdzie przychodziła na live, gdzie było śmiesznie, fajnie, gdzie można było trochę się wybić, no to poprosiła tutaj o bluzę, została wysłana. Na podstawie jakby tych wszystkich rzeczy, które wam pokazałem, co jeszcze, jakby jeśli wy nie wyciągacie wniosków, które są takie, że ona dla atencji zjadłaby własne gówno i sprzedała każdy, dosłownie każdy swój pogląd za odrobinę atencji, za odrobinę klautu, za odrobinę hajsu, to ja nie wiem, co wam jeszcze, jak mam to wam udowodnić. Ten fragment też brakowało. Wy mieli to...
Ja mam do ciebie takie pytanie. Co zmienia fakt, że siedzi tu 7 czy 8 mężczyzn i żadnej kobiety, niż jakby tu siedziało, nie wiem, 5 kobiet i 2 mężczyzn? Czy płeć jest wyznacznikiem tego, że argumenty są trafne i dyskusja jest na poziomie? Dziękuję za odpowiedź. Ten Dawid ma się ten coś, jeszcze coś do... Ona się chyba tutaj podkochuje. Wiesz co, myślę, że możesz mieć sporo racji. Myślę, że koniec końców kobiety lgną do takich osób jak ja. Wiesz, niezależny, silny psychicznie, taki dominujący, nie mylić z agresywny. No bo ona na co dzień, wiesz, mieszka z taką która chodzi po Twitterze i wszędzie jej dupę liże, nie? Więc no, pomimo, że może ją kręci to, że ma, wiesz, kukoldziaka, to ona mimo wszystko chciałaby tak zwanego pyka, bula. Ale ja z góry mówię, tam donut, czy jak ty tam masz. Jeśli twoim marzeniem jest patrzeć, jak wujek działa, to ja niestety w to nie wchodzę i to pierdolę, nie? Mnie wasze lewackie spierdolenie umysłowe nie dotyczy. Tak chciałaby Dona wujona, no.